Dobra, witam was w kolejnym odcinku. Jestem Felicjan, proszę was bardzo serdecznie. Pogadajmy z tym aborygenem. Jeszcze raz. Tak jest. Tu mamy jakiegoś żółwia, tu mamy jakieś mrowisko i tu mamy To jakieś są znaczki. dendroglify, naczynia na drzewach wskazujące grupu kochanej osoby. Niektórzy aborygeni mumifikują swoich zmarłych, a potem chowają w takich miejscach. Do tego żółwia on się dziabnął. Jeszcze To coś? są dendro. Dobra, zobaczmy sobie tam rowicho. Kupa mrów. Nie, co ty gadasz? To są dendro. To są te dendroglify. Kupa mrów. Ciężko jest złapać teraz jakikolwiek punkt, szczerze powiedziawszy, bo poza tym Kupa mrów. nie widzę tu. O, czekajcie, tutaj są jakieś jeszcze. To eukaliptus. Jego liście to ulubiony przysmak misiów koala. Dzięki za tipsa. To znak, z jakiego drzewa została zrobiona moja łódź. Bierzemy tylko tyle, ile potrzebujemy. Nie niszczymy całego drzewa, żeby zrobić małą łódź. Bystrze. Bardzo bystrze, nie powiem. Wyglądasz mi na sprawną panterę. Możesz No. mi przynieść parę jadalnych pędraków? Za to, że mnie uratowałeś, jestem ci winien znacznie więcej. Zwiał omusie. No i mamy kilka zwierząt tutaj. W tym momencie. Nawet więcej niż kilka. Zwierząt tyle, że głowa mała. Kangur. Jestem torbaczem, to znaczy, że noszę moje maleństwa w torbie, ale nie w zwykłej torbie, tylko w mojej torbie. Chcesz zobaczyć? Mały, Pokaż. pokaż się. Tak, mamo. Prawda, że śliczny? Mamo, zawstydzasz mnie. Dobre. Żółwik. Gong. Witam. Chcesz dowiedzieć się o buszu? Zadzwoń, potem nadstaw uszu. Skąd mogę wziąć jadalne robaczki? Szukaj w krzewach wiczety. Weź patyk i wbij go w korzenie. Jeżeli będzie łatwo wchodził, to znaczy, że znajdziesz tam pędraki. Dawaj Dzięki. patyk. Daj mnie patyk. Oddałbym lewą łapę za parę liści eukaliptusa. Dobra, taki deal, to robimy deal. Kręci. Mocna mięta. Masz. Dasz mi patyczek. Ale dziawnął. Jak go dziawnął tą gałęzią. Daj mnie tą gałąź. I take it. Do kieszeni wszystko schowasz. Jestem dziobakiem. Wydaje ci się, że wyglądam wyjątkowo śmiesznie? Nie. Tutaj coś jest dziwnego. Aha, to jest mrówkojad. Podjarał się nieźle. Ej, co robisz? Koncentruję się. Na czym? Na tym wielkim kopcu termitów. A ty jesteś? Jestem Agamą, kołnierzastą. Śpieszę się, nie jestem groźny, nie mogę gadać, lecę. A. Dobra, jedno zwierzę już poleciało. Chyba tutaj trzeba. No właśnie, tą gałąź. Mamy pędraka. Nawet kilka. Tak, zwycięstwo! Nice. No to słuchajcie, idziemy dalej. Musimy poszukać w ogóle tego gościa, bo on sobie gdzieś polazł.
odmienia się na ognisko. Jego w sumie to. A no, zobaczymy. Tak jest. Będziemy mieli zaraz to dziwne urządzenie, które leży koło niego. A jest, tradycyjny australijski instrument. Może nam zaraz powie, jak on się nazywa nawet. A, dziękuję. Wiedziałem, że je przyniesiesz. Pokaż mi to. O, fajne dźwięki wydaje. Dobrze, mogę z tymi pogadać? Boomerang. A z tą panią? Proszę, to mięso z kangura. Dzieci nie mogą jeść kangurzego mięsa, bo potem mają złe sny. Tak? Dlaczego? To pretekst, żeby zostało więcej dla dorosłych. Dokładnie. Zmieniłeś zdanie? No. Zmieniłeś zdanie? Zmieniłeś... To z tym muszę pogadać. Nasz totem to święte zwierzęta, na które nie możemy polować w tych lasach. Dostaliśmy je od naszych przodków podczas snów. Snów? Snów! Znajdź taki instrument, a zagram dla ciebie. Opowiem ci o naszych snach. Ten instrument nazywa się digeridu. Robimy go z wydrążonych drzew. No, digeridu. Nasz to... snów! To pewnie musimy się wrócić teraz do lasu. Tą gałąź mu muszę się jako digeridu w sumie. Może ona mi coś powie? Witam w buszu, kocie miły. Chcesz coś wiedzieć? Ty dzwoniłeś? Tak. Możesz mi powiedzieć, co to jest fligerysku? To znaczy kalamazu, bizerysku, bugu bugu? Chodzi ci o digeridu. To instrument muzyczny aborygenów wykonany z wielkiej wydrążonej gałęzi. Daje dźwięk... No mniej więcej. Papa. Ty, czekaj. Witam w buszu, Tak. To znaczy kalamazu? Nie, dobra. To jeszcze nie digeridu. Trzeba to wydrążyć. Ale kto mi to wydrąży? Dla dziecka zrobiłabym wszystko. W Australii jest bardzo sucho. Czasem brakuje nam wody do picia. Mogę wtedy przejść wiele mil w poszukiwaniu wody. To się nazywa miłość. Tak, mamo? Prawda, że śliczny? Mamo, zawstydzam. Dobra, to są tylko... Jestem ssakiem... Jestem bobrem, jestem kacz... Dzięki, pantero. Jestem twoim... dłużnikiem. A wy oraz mi coś? To jeszcze nie digę... Czekaj. Dzięki... Ty mi tu nic nie pomożesz? Ślinka leci, co? Nie bardzo. Umiesz rzeźbić w drzewie? O. Zostawiam to tym małym chłopakom. Szkoda. O. Uwaga, gotowi, lisz! No. Jezus! Naładowany jest, uwaga, będę strzelał. Masz. Masz, chłopie, strzelę. Terniki, nie zawiedźcie mnie. Jaka strzelba. Ja nie mogę. Dzięki. Mamy digeridu. Trochę mniejsze niż twoje, ale mamy. Proszę bardzo, małe digeridu. A, teraz przyłóż do niego usta i dmuchnij. A ja opowiem ci o naszych snach. Dawaj, będziesz grał. O,
ostatnia piosenka, albo przedostatnia w tej grze. Dobra, wokal się skończył? Czy żeby to koniec kiedyś tutaj? Kiedyś mogliśmy zmieniać się w zwierzęta totemy, jeśli tylko chcieliśmy lub potrzebowaliśmy. Naprawdę? A więc gdyby ktoś z was chciał zamienić się w, powiedzmy, krokodyla, to byłoby to możliwe? W dawnych czasach? Oczywiście. Dziś dokonałby tego tylko taki człowiek, którego duch jest bardzo silnie związany ze snami. A czy Kumoken byłby do tego zdolny? Może kiedyś, kiedy znał tylko nasz lud, nasz kraj i nasz język. Teraz chcę mieszkać w wielkim mieście.
jest za granicą na obozie chili i popija łałę. Nie wiem, nie przeszedł jeszcze tradycyjnej inicjacji na mężczyznę, a bez tego nie może korzystać ze spuścizny przodków. Co to znaczy tradycyjna inicjacja? Mamy swoje zwyczaje, mamy swoje tradycje. Nie chciałem być wścibski. Przepraszam, nie rozumiesz, co się stało z naszym ludem. Ten kraj był nasz. Na długo przed kolonizacją Australii żyliśmy tu my, aborygeni, jak nas nazywacie. To było nasze królestwo. O. Kiedy przybyli biali, w Australii żyło 500 000 aborygenów. Połowę wymordowano. Dziś stanowimy tylko 1% populacji Australii. My? Zawsze przyjmowaliśmy obcych z otwartymi ramionami. Pierwsi ludzie, którzy tu przybyli, nie byli osadnikami. Byli więźniami. Więźniami? Nasi bracia przyjęli białych więźniów. W zamian biali próbowali wyniszczyć naszą rasę. Tak jak to zrobili z Tasmańczykami. Tasmańczyków już nie ma. To dlatego nie podoba wam się to, że Kumoken jeździ po świecie? Dopełnia dzieła białych. Musimy pielęgnować naszą historię. Jeszcze nie tak dawno biali zabierali nam dzieci. Zmuszali nas do życia w rezerwatach. Zakuwali w kajdany. Bili za to, że mówiliśmy w naszym języku i praktykowaliśmy naszą religię. Zarażali nas swoimi chorobami. Łamali naszego ducha. Przepraszam. Za co? Ty nie jesteś niczemu winien. Chyba nie chorujesz na nic dziwnego. Jeśli bycie różowym kawalerem to choroba, to niech nikt mnie nie leczy. Nie, drzewo na nią wlazł. Aligator jeszcze łazi, który wygląda jak Kumoken. Krokodyl! Kumoken! Poznaję jego oczy! Przybył tutaj z obozu Chiliwała. Dusza Kumokena. Coś złego dzieje się w obozie. Tam, skąd przybył Kumoken, jest bardzo niebezpiecznie. Mówi, że jesteś tam potrzebny. Powiedz mu, że już lecę. Wezwę mój samolot. Dawaj tu samolot. Spoko, jestem Tainos Agentos. Twój syn jest w dobrych rękach. Wiem, różowa pantero. To jest taki samolot na pilota, tak jak ten, jak miał Batman. O, właśnie. Cyborgi. Woda zostaje wypompowywana. Kumoken jest chyba... Nie, to jest robot. Cześć! Plany. To na pewno przyda się później. Cześć, mędrani. Chyba będę spadać. O. Pogruzowało się coś. Ta dziewczynka dziwna. Spróbuj mnie złapać. Darek. Ona się posypała. Wszyscy się sypią. Przepraszam, że byłem niegrzeczny. Chodźmy popływać. Chodźmy popływać. Kurcze, tak to jest, jak się idzie pływać tuż po jedzeniu. Dokładnie. I kogo my tu mamy? Kogo my tu mamy? Miałeś czekać na właściwy moment. Dłużej nie mogę udawać, że jest w porządku. Wszystko się sypie. Nikt się stąd nie ruszy, póki nie zrealizuję moich planów. Ostrzegam, wszystko powiem różowej panterze. Załatwią cię jak małpę. Dobra, gdzie są prawdziwe dzieci, ty niegodziwy psie? Nie wiem, o czym mówisz. Różowa pantera! Właśnie, szefuniu. Tym razem wsadziłeś nos w nie to, co trzeba. Musiałem. Szantażował mnie. Groził, że zrobi z dzieci piesburgery. Przysięgam.
Porwałeś dzieci i planowałeś zrobić z Chihuahua dochodową restaurację Mac Pies Burger? Jak bardzo niskie są twoje pobudki. Tak bardzo. Pójdziesz za to siedzieć. Ach tak. Niczego mi nie udowodnisz. Naprawdę? Nie masz wystarczających dowodów, żeby mnie oskarżyć. Musiałem przeoczyć jakiś dowód. Znajdę go, nawet jeśli będę musiał przewrócić obóz do góry nogami. Teraz przydadzą nam się... dowody... zbrodni. Bomba! Gdzie jest kurde łom? Sekretna skrytka. No. Take it. Take it. Dawać łom. Gdziekolwiek on by nie był. Ten zard... Wyłazimy. Mam na ciebie dowody. Tu może będzie łom. Jest. To będą wszystkie dowody na niego. No może być młotek. Też da się wyciągnąć w woździe. O! Jakaś chmura na to, więc zaraz nas coś zamknie. Robot! Głowa robota! Ja cię kręcę, jest gorzej niż myślałem. Muszę to zachować jako dowód. Take it. Kolejna głowa. Wszystko jasne. Dobra, to dwie głowy już mamy. Możemy stąd wyleźć. Mam cię, cwaniaczku. To znowu ty? Czego? I co znowu? Nie masz wystarczających dowodów, żeby mnie osłabić. Musiałem przeoczyć. Jeszcze coś. Jeszcze kurde coś. Ten zardzewiały... Jak już przy... To nie... Kurde, coś... Coś musiałem jeszcze przeoczyć. Mam dwie głowy. Mam gazetę. Jeszcze coś... Po domkach może... A teraz cię mam. Nie przeskoczysz, Teraz cię mam, Perking. Perching. Pójdziesz za to siedzieć. Ach tak. Niczego mi nie udowodnisz. Naprawdę? Znalazłem artykuł o tobie w kwartalniku Prywatny Odrzutowiec. Nie wspomnę już o przedwczesnym wciągnięciu flagi Magpies Burger. Mam cię, o tym, gnoju. Że odkryłem, że dzieci wcale nie są prawdziwymi dziećmi. Zdalnie sterowane roboty, bardzo sprytne. Do tego jeszcze plany przerobienia Chihuahua na bardzo lukratywną restaurację Mac Pies Burger. I to jeszcze? Oraz ta karteczka z zapisaną hieroglifami informacją, że prawdziwa Chion świetnie się bawi, gdziekolwiek jest. A także spreparowana przez ciebie pocztówka dla rodziny Nigela. Pełno tu błędów, a Nigel potrafi świetnie pisać. Mój plan udał się wspaniale. Zaprogramowałem roboty, żeby nienawidziły obozu Chihuahua. Teraz BCB zamknie obóz, a ja będę mógł otworzyć restaurację, jak tylko podpiszą dokumenty. Chcesz pies burgera z frytkami? Nie będzie żadnych frytek i żadnych pies burgerów. Odnajdę prawdziwe dzieci, a ty pójdziesz siedzieć. Będę czekać z zapartym tchem. Oby. Brać go. O. Szczurkosław. I w ogóle, no, dobra. Zbijamy. O, będziecie mnie szukać. Tam jest! Łapać go!
Jak oni mnie dojrzeli? Dawaj, dawaj, uciekaj przed nimi. I wiadomo, gdzie wyląduje nasz koleżka. Dawaj. Muszę się gdzieś schować. Dawaj tu. Gdzieś tam się schowałeś, nie? Mamy już jakiś odkurzacz. Dodatkowo. Jakie oczy? Tu nic nie ma. Żaróweczka. Mister Żaróweczka. Jako żyrandol sprawdza się świetnie. No wiadomo, dawaj ten odkurzacz. Łowca przestępców. Już nie będzie łowcy duchu, tylko łowcy przestępców. Zdechła bateria. Ładuj. Panie, ładuj. Idziemy. Mam nadzieję, że kabel nie jest za krótki. No właśnie. Dobra. Linę musimy teraz użyć. Dobra, teraz wszystko będzie działać. No to teraz się zabawimy. Patrz w czerni. Sprytnie. Dawać, chodźcie. Jak stwierdzili. Ktoś się tutaj bawi w chowanego. Jak stwierdzili, ja nie wierzę. No sakra. Powiem, że się będziecie bawić. Gdzie was szukać? Bo nie pamiętam. Tu jest jeden. Enne duelike ami. Czuję nohal pod schodami. Mały. Trzeba zwracać uwagę na szczegóły. Gdzieś zapewne tu będzie. Tu nic. O jest. No. Muszę złapać tylko odpowiednio. Jest. No. Łap. Ej no. Taki mały punkt, że ciężko trafić. Marko? Ale idiota, to nie. tak. Kolejny. O, mam cię. Wychodźcie. Wychodźcie gdziekolwiek jesteście. Nikt się nie chowa za kominem. Wszyscy są pochowani gdzie indziej. Wpadnij innym razem. Mam cię. And Mr. Pershing, tylko gdzie on teraz był? Muszę dokładnie każdy centymetr. Jest. Ty brudny psie. Psie bić chcesz? Dobra, mamy wszystkich. Teraz muszę jeszcze znaleźć dzieci. Wyciągnąć to wszystko i... Właśnie. Widzicie? Aż się kabel zwinął. Ha! Wow! Zabawek, światła, słońca, mogli trzymać nas bez końca. Zły pies wiesz, nas palce, lecz teraz już potrzebuję deskolotką, będę.
więc może razem? Takie rapsy. Ale teraz wszyscy tańczymy i krzyczymy z całych sił. Musimy się już żegnać, bo zabawa jeszcze trwa. Zadzwońcie, piszcie do mnie, teraz znikam, pa! Uratowałem wszystkich. Poskoliliśmy za tobą. Uratowałeś nas. To najfajniejsze kolonie na świecie. I bum! To coś strasznego. Wybuchło. I mi się troszkę. Woda wróciła. No, to ja. Zdaje się, że zakończyłem definitywnie przygodę z Różową Panterą. Słyszałem o twoich sukcesach, Pantero. Jestem pod wrażeniem. Oczywiście zostaniesz udekorowany. No, ja myślę. Ale to impreza. Wieść się rozniosła i teraz wszyscy chcą skorzystać z twoich usług. Rozumiem. Więc przydzielił mi już pan kolejne zadanie. Bardzo niebezpieczne. Jakże by inaczej. Wiąże się z walką wręcz, szpiegostwem i przyrządzaniem filetów rybnych w środę. O kurde. Filetów rybnych w środę? Tak, będziesz w przebraniu kucharki. O ja się. To jest dopiero impreza. Zamówiłem już dla ciebie siatkę na włosy. Bardzo nowoczesną siatkę, służy też jako... Ja. Tępa pantera. Zadanie to... I znowu wylecić przez okno, co? No. Zadanie! No i tak jak mówiłem, koniec przygody, koniec gry. Ja się z wami żegnam. Na razie.